czas śmieci się nazbiera, dzwonimy i przyjeżdżają i wywożą i konkretnie za ten wywóz płacimy. Tak, tak powinno być. Ale teraz nie jest tak. Ale nie można oszukiwać, bo to jest zamach na moje pieniądze. To jest kradzież. To jest kradzież, to jest zamach na moje pieniądze. To jest fakt. To jest fakt. Za co mamy płacić? Nikt nie jest ciemny. Dlaczego, dlaczego realnie nie podejmuje się... Że jakby z czym osobiście ja nie mogę się zgodzić, bo byłem u burmistrza i właśnie między innymi wcześniej był u tych pań, co tam właśnie prowadzą tą sprawę śmieciową i zaczął mnie wyliczać dokładnie tutaj, bo musiałem podać ilości właśnie na poszczególne ogrody, ilości działkowiczów i to właśnie w sumie właśnie te kwoty tutaj wyszły. Tylko co mnie tak zastanawia, że mamy być jako ogród, jako całość, mamy być obciążani od 1 marca do 30 października. Ale co, ja bym nie na fotowoltaicznie przedstawił właśnie takie. A dlaczego ja mam? Kto w marcu pracuje na działkach? Gdzie tworzy śmieci? Październik połowa. No. Przecież tutaj do końca września to czas stara się już wszystko przygotować, bo jest zamykana woda i przecież praktycznie już się nic nie robi. Nie tworzy żadnych śmieci. Z czego powstała? Bo mnie pytają, z czego ta suma powstała, ta wyliczeniowa? Tego mi nie znam. Z ilości działek. To od ilości działek i tak? Właśnie ile przychodzi, wypada na osobę. Ile tych kontenerów. Na jedno liczyła. Aha, liczyła tutaj właśnie kontenery. Te, tak? 20-litrowe. Nie, one są większe. 40 chyba na pajpa. Czy 100? 100 litrów chyba. Te duże. No, te mają. Ale burmistrz z kolei mi zaproponował, żeby właśnie przejść na kontenery te duże. Na te duże. Będzie bo to będzie wtedy troszeczkę taniej was kosztować. I będzie mniejsza obawa, że tutaj będą no, kraść. Przecież te małe to wiadomo, będą kraść się kontenery. No i tutaj te cyfry to były wszystkie już podane tutaj, ale nikt nie wspomniał, że za kontenery trzeba będzie też płacić. Za pojemniki. O tym nikt nie wspomniał, że ten mały kontener będzie kosztował 800 zł. No. I jeśli byśmy chcieli takie, no to byśmy musieli kupić. A kto z działkowców będzie chciał kupić taki kontener tutaj? Do czego? Dlaczego my? No. No to praktycznie samochód do wywozu i no właśnie dzisiaj między innymi, przez nas też by musiał być. Dzisiaj między innymi doszedłem do porozumienia z Juszkiewiczem, jeszcze będzie spotkanie w środę. I tak jak mogą przy dużym targu na 30 zł za duży kontener mamy płacić miesięcznie. 30 zł. To jest wypożyczenie, tak? To by było przez, jeśli nam by się udało, to przez 6 miesięcy. Bo ja proponuję tutaj pismo, już myśmy wystosowali do burmistrza i do przewodniczącego rady, żeby, bo rada z kolei ustala, skąd rada wie, że działkowcy pracują w marcu. Co oni robią? No, no właśnie. Przecież to są jakieś absurdy. Burmistrz wyjaśnił, że tutaj umotywować pismo do rady i tak samo do burmistrza, do rady o skrócenie terminu, żeby to w sumie nie było od 1 marca, aby było od 5 maja, przepraszam, od 1 maja do końca września, no, czyli pół roku. No to było jakoś szybciej, bardziej realne.